schronisku. A tutaj kiedy przyszliście na Józefin? A tę ziemię tośmy mieli od dziecka, pamiętam, bo to po babce. A tylko tu było pole, tak? Tak. A dom kiedy był budowany? A to stary budynek był kupiony i przestawiony na drugie miejsce, bo i tam był. Aha. Mhm. Już po wojnie, tak? Po wojnie. Po wojnie. Mhm. A niech pani powie o mężu swoim. Kiedy pani za mąż wyszła? Pamiętam. Ważna sprawa, ale nie. Ile lat pani miała, jak za mąż wychodziła? Niecałe 18 lat, bo tam jakoś załatwiały, żeby ten ślub był. No i był, i odbył się ślub. Mąż umarł. A ja tak żyję. Ale chyba trochę pożył, prawda? No, pożył, jak 5 było dzieci. To... A jak pani poznała męża? Tam mój wujek mieszkał, na tej wsi, te banki, co nazywały. Aha. No tam. No i o tak z tego do tego i doszło do ślubu. I też 5 dzieci było. A gdzie ślub był? A tam do polu. A wesele? A wesele tam było, coś tych ludzi trochę, bo dobrze to podbyli, co to szło na wesele. Mm. Żeby dobrze zjeść. A wesele gdzie było? Tutaj czy na Wymysłowie? Czy... No na Wymysłowie. To wesele było takie tam wesele. Jak mąż się nazywał? Sieczka Jan. To on był z Nowego Rachowa, tak? Nowego z Banku. Rachowa. Pamięta pani, z którego roku był? A 6 był starszy ode mnie. Czyli z 24. No. I a co we wojnę robił? A wojny tego nie było jeszcze u mnie. Jeszcześmy nie byli po ślubie. A nie wie pani, co robił? Czy gdzieś był na wojnie? Nie był. Nie był? No, a robić to robił. No jeszcze młody był, no tak, 20. 6 lat starszy od pani, tak? Tak. Czy 24? No tak, to jeszcze za młody trochę był na... No a później to tak z samego domysłu swojego zaczął robić koła drewniane, jak to dobre były, sprychy się. Aha. No to te koła robił, bo i tak się przeżyło. I gdzie miał ten warsztat? A u mnie, bo to tam na Wmysłowie się mieszkali jeszcze, a to... Budekośmy kupili gotową już. I dopierośmy tu przestawili to i tam... A ten jego dom tam na Rachowie stoi jeszcze, czy? A to już nie stoi, przecież stoi, bo tak? Wnuczek tym teściowa moja przecież była ta. Jeszcze zamieszkały dom? Czy? Już nie, wuj zmarł 3 chyba temu. Aha. No ale Bogdan przecież. No ale to już nie żyje. No i został się tam jeden ten syn i miło coś tam pobył trochę i umarł. To pani miała 18 lat, jak wychodziła za mąż, tak? No. Czyli to był rok chyba tak niedługo po wojnie, prawda? Niedługo. 47, 48 jakoś tak. No jakoś tak, ale takich rzeczy się nie pamiętam, choć były to ważne rzeczy, ale człowiek miał tę głowę tak zaprzedniętą, nie wiadomo czym. No wiadomo no czym. I jak się żyło na początku z tym mężem? A dobrze. A różnie trafiało, różnie, jak to w małżeństwie. Pani czym się zajmowała? A tym gospodarstwem. Krowy miałam, świnie chowałam i to pole o to i tam na Wmysłowie.
To już byliście na swoim po ślubie, czy jeszcze tak przy mamie? Na swoim. Na swoim. No to dobrze było chyba. Nie było tak to źle. To jest dobra sprawa, tak być niezależnym od nikogo. No jeszcze jak mąż umiał te koła robić do wozów. Mój pradziadek w Annopolu też koła do wozów robił. To kołodziej się mówiło, prawda? No ale to był sieczka, bo brat mojego męża. Aha. Koła co robił. A, myślałem, że mąż koła robił. Mąż nie robił kół. Czy też robił? Może robił. 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 A cię już myli troszkę. No, no a ten Felix sieczka, co tam w Annopolu. Aha. No to był taty stryj. Aha. To tamto i pana chyba dziadki mieszkały też tam, nie? Tak, tak. No, no bo ja pamiętam, bo jeszcze tam byłem u tego sieczki Feliksa. No ja to już słabo pamiętam, no ale ta sieczkowa to po sąsiedzku zawsze była. Ja ją tą sieczkową pamiętam. No, jeszcze gdzieś tam na zdjęciach u taty jest. No to ta Iza taka była. Może tak. To Iza, no. To ich córka była tych sieczków. No i pani mówi, pięcioro miała dzieci, tak? A niech pani opowie o rodzeństwie swoim. Bracia czym się zajmowali? O bratów chodzi. Tak. Tak, z rodziny, nie? Tak, bo... tak. Nie przewodniczący, gminny w Kosinie, Stefan, nie? No Stefan, sołtysem chyba będzie. Nie sołtysem, tylko przewodniczący gminny w Kosinie, bo kiedyś w Kosinie była gminna, a w Annopolu nie było. Nie, to było i w Kosinie była, i w Annopolu była. No, później tak. Raków to by było. No, później połączyli. Nie połączyli. Niech pani jeszcze o tych Niemcach powie, jak... Pamięta pani, jak, bo mówiła pani, że widziała tych Niemców, jak jechali tam na Kraśnik, na koniach. A jak przyszli pierwszy raz, pamięta pani, jak zobaczyła Niemców, jak przyszli do wsi? Jajek chciały kupić oni, to daliśmy tych jajek. I płacili? A chcieli płacić, ale człowiek jest taki, był wystraszony, że nie chciał ich pieniędzy, ale nie wezmę, nie Jak dużo ich było? A no wszędzie to było, przecież niemieckie to było. Przyjeżdżali czy przychodzili? Pamiętam jak się wyprowadzały te Niemcy stąd. To my jak to dzieci lecieliśmy, rzucały nam w torebkach cukierki. To można się było uśmiać, kto nie widział tego. Myśmy się bili między sobą te dzieci i te łapaliśmy te cukierki. To było za Niemca już. No i tu mówiłaś, że ten szpital co był, bo tu w lesie, nie? No to był szpital w lesie. Szpital był w lesie? Ten niemiecki. No to jak ten parking jest, bo i tak trochę dalej w lesie. Który parking? Aha, tam na... No to było ten na Maziarce, ten tak? Joker, no. Aha, i tam głębiej w lesie, tak? Był szpital? Tak, kawałek w lesie, ale tam nie ma takich jakichś pozostałości bardzo. No taki ślad, taki jeszcze do dziś taki, no pozarostało, ale wiem, w którym miejscu to było, bo kiedyś jeszcze za mojej pamięci, no to był taki plac. No, O. No to żeście chodzili, żeście tam, nie? No, już jak te wyjechały, to tam mieszkały, nie wiem jakie to mieszkały, kto im tam do... To nie, niemiecki szpital był? Ale tam samo Niemce się tam leczyły, jak zaszła potrzeba. No i to tak na swoją rękę się przeżyło. To murowany był budynek, czy drewniany? Drewniany. Tak? Była tam pani we wojnę, tak? Po co się tam chodziło? A no tam siostra moja była za szultackę. Nie. Do Modzelewskiego była za szultackę. Kazimira. A tu żeście mówiłaś kiedyś, że lataliście na te, bo ten szpital tam też dawały suchary, czy tam coś mówiłaś kiedyś.
się powiada. A to pamiętam więcej, a teraz to mówię, problemy to jest nikt tam, to poszło w Niemiec. Mhm. Czyli te Niemcy coś tam częstowali dzieci, tak? Myśmy same kradli. Tak? No, okno jak było otwarte już w tych barakach, to już na oknie miało coś być położone. To dawno nie było lodówek żadnych, to tak na chłodzie. Na powietrzu, na oknie pamiętam, tośmy zawsze sprzątnęli z tego okna. I co tam było dobrego? A to było dobre tego, co się z domu nie miało. Aha. To, co to były za baraki? One to niemieckie były. Tam przy tym szpitalu, czy jeszcze gdzieś indziej? Nie, gdzie indziej to było. No bo szpital to tak jak gdzie po jakiejś strzelaninie, no to tu kogoś tam miały gdzie ulokować, bo szpital miały swój. Mm-hmm. Ale co więcej to nie pamiętam. Ale to trochę pani pamięta, że były baraki, że się tam podbierało, prawda? No. Jak ci Niemcy wyglądali, pamięta pani? A, takie eleganckie. Mm. Bo tam przychodziły bo tak do dziewuch na wsi. Przychodziły do dziewuch? No, to pamiętam. No takie. Jak chłopy. Czyli podrywały dziewuchy, tak? No. A dziewuchy co na to? No żadno tam się nie... No bo dogadać się ciężko było, bo po niemiecku, tak? W mundurach chodzili zawsze? No. W mundurach. A jak to było, jak już zaczęli uciekać Niemcy? Pamięta pani, jak front zaczął iść, to nie wysiedlali? Byliśmy na wyjlanie, to się wydało wyjlanie. Gdzie byliście? A tam za Stoczu i... Jak to było? Nie na Łączku, tylko... Nie, to nie na Łączku. Na w tych dołach, w dołach szczeckich żeście tam byli chyba, nie? Z krowami. A bo dzisiaj to ani trudno sobie przypomnieć, ani... Czy krowy się wzięło i się uciekało, tak? No. Tak. Te doły szczeckie tam. To te krowy jak się wzięło, to się tam pod Kosinem to takie wąwozy w lesie. Mm-hmm. To tamśmy z tymi krowami byli. No nie pod Kosinem, tylko pod doły te szczeckie. Co? Te Szczeciny, te doły szczeckie. Co są te rowy? No i w dołachśmy mieszkali i krowyśmy się tam przyprowadzili. To jak tam się mieszkało? No dobrze, rodzina taką była, niby to rodzina trochę jeszcze podlatywała. Trochę tak, no i dobrze było na tym wygnaniu. Dobrze było, ale to chyba jakoś ziemianka była w lesie, czy? To jest na wsi. Mm-hmm. A na tym wygnaniu? A na wygnaniu? Ale to też musiały się ludzie zgodzić, bo co tamśmy my spokojne byli, to i my. Mm-hmm. I tak. I gdzie się, w domu się mieszkało u nich, czy w stodole, czy? W mieszkaniu. Nie pamięta pani, jak się ci gospodarze nazywali? Nie pamięta pani. Mm-hmm. I później co? Pamięta pani, jak wróciliście tutaj? No. To jak to było? A no my... Jak już Niemcy się wyprowadziły, a to myśmy, mama przeważnie za starszą siostrą, to często tu zaglądały, żeby dotrzymać to jakoś. No i Niemcy się wyprowadziły. Czyli zniszczone nie było, jak wróciliście? Nie. A Rosjan pani pamięta? Ruskich? No pamiętam.
No to opowiadaj coś. No. Przychodzili do wsi, byli we wsi. No chyba były. Nie dokuczały? Nie, nie. Bo czasem to kobiety opowiadały, że dokuczali, że tam do dziewczyn się brały te ruskie. No, to ja to byłam wtedy jeszcze tak dzieckiem, można powiedzieć. A siostry starsze były dwie, no ale to spokój był tam. Spokój był. No, no może tak na wieś tak bardzo nie zapędzali się. A pamięta pani ten front, jak tutaj strzelali się, no, Ruscy z tej strony, a Niemcy z tamtej? No byłam w ten czas. Mm. Już wiem, jak strzelali, jak gdzie się kule rozrywały. Te zawisły tutaj do Ornopola, do Rachówki. Rachówka się nazywała ta wieś. I nowe Rachów, stare Rachów, to już były Niemcy tam. Mm. Ale nikomu tam krzywda się nie działa, tak żeby... No bo to jak ludzi wysiedlili gdzieś tam, prawda, stąd, to tam mało kto ucierpiał, prawda, tylko czasem no gdzieś tam bliżej Annopola to te domy ucierpiały, a tu po wsiach to chyba tak kule nie dochodziły, żeby porozbijały. Dochodziły, czasem doszły. Czy jak wróciliście, to jakieś domy były zniszczone na Wymysłowie, na tutaj, na Józefinie? Było coś takiego, żeby tam komuś coś się stało. Mm-hmm. Tego nie pamiętam. Wiem, że na wygnaniu tośmy tam byli, jak Węgrynek, to tam na tym wygnaniuśmy byli. Mm-hmm. To Niemcy urzędowały jeszcze. Aha. To długo byliście na tym wygnaniu? No właśnie, ten Węgrynek. No. Węglinek. Mm. No na Węglinku, no na tym wygnaniu, nie? Tam jak za kliku gdzieś tamśmy tam byli. Mm-hmm. Długo się tam było na tym wygnaniu? A to i zima i lato, jakoś pamiętam zimę i pamiętam lato. Bo krowy pasłam być, bo swojeśmy stworzenie zabrali, co było, mm-hmm. tak, to co krowa to poszła sama, nie trzeba było i tego. Konia mieliście? Mieliśmy. A no to się jechało furmanką, mm-hmm. prawda? Mieliśmy konia, mieliśmy ojca i to Niemcy zjadły mi ojca. Mm. Zabiły, co dla nich jechał ze słomo. Mm. Czyli jak na wygnanie, jak poszliście, to już bez ojca? Bez. Bez ojca. No. I pamięta pani, jak się skończyła wojna? No pani już panienka była taka, no 14 lat, 14, 15. A dwie starsze ode mnie były jeszcze i mm-hmm. brat od dwóch, najstarszy brat. Mm-hmm. Jeszcze bym zapytał o ta kapliczka, co tu stoi. A to już myśmy składkę robili na tę kapliczkę. Tak? No. Czyli kto? Tutaj? Wieś. Wieś, tak? No. Aha, to w którym roku to mogła stanąć ta kapliczka? No może by pamiętała, bo ja to nie pamiętam. Pamiętam, że nie było kapliczki, później była kapliczka, bo składaliśmy się coś tam po ileś tam. Mm-hmm. No i kto to stawiał, budował? Nie wiem nawet, co za murarz był. Mm-hmm. Czyli tak, pamięta pani, jakie lata były? Już pani dzieci miała? Ale ta drewniana, ta kapliczka, co była wcześniej, przed to. Ale to ja tam ty nie pamiętam. Jak nie pamiętasz? No nie pamiętam. No z desek taką drewniano, co była. Drewniano, co była z desek wcześniej. Tak. Ale to była, to by się tam Chińcy zainteresowały, Stasie, a ja. Mm-hmm. A tu jeszcze w lasach zostały jakieś takie ciekawe miejsca? Takie? Są okopy, są różne takie.
Tak? Dość dużo tego jest tutaj. Mm-hmm. Czyli okopy to pewnie z pierwszej wojny jeszcze. Tak, tak przypuszczam. Nie, nie, nie. To już te, co były po wojnie takie, nie niby. Mm-hmm. Czyli to niemieckie okopy? To polskie były. Mm-hmm. A nie rosyjskie? Co? To nie ruskie tutaj miały? No właśnie, mogły być i ruskie. Mogły być i ruskie. Mm-hmm. I się nawet te ruskie wtedy. Jeszcze o tą kapliczkę zapytam. Tak, pamięta pani, jakie lata to mogły być, kiedy budowana była? Już dzieci pani miała? No, to już ta kapliczka stała, jak jeszcze się urodził, nie? Ale to drewniana kapliczka, te drewniano, kto to postawił wcześniej? Ale to mieszkańcy stąd, a po drugie to tam na wsi zbierały na tę kapliczkę. Na obraz zbierały też tu na ten obraz, co jest w tej kapliczce. Mm-hmm. No tak. I pewnie ksiądz przyjeżdżał, święcił, tak? Poświęcił. Poświęcił. Pamięta pani, który proboszcz? A te nazwiska to... Kieszek może? No Kieszek był to. Przed Kieszkiem był Kosarzecki. Kosarzecki, orzeł taki był, orzeł to już za mnie to był. Kosarzeckiego to jeszcze coś pamiętam, taki grubawy był. No dobrze, już trochę z pani wyciągnąłem, prawda? Niech mi pani jeszcze powie tu na nagraniu, jak się pani nazywa, bo tego nie mam. Sieczka Jadwiga. Jadwiga. I kiedy się pani urodziła dokładnie? W 30 roku. A dzień i miesiąc? Sama nie wiem. W takim wieku to już nie są ważne sprawy. Maj, ale który? 27 sierpnia? Mhm. A to maj mi się pomyliło z moich. No, ale to pamiętaj. A mąż nie pamięta pani, którego dnia się urodził, miesiąca? 6 lat był starszy. 6 lat starszy. A gdzie pochowany? W Annopolu? W Annopolu. Ale w którym miejscu? A to z początku, zaraz w drugim rzędzie. Tam jest pod napis. Jak się wchodzi, to po prawej, czy? Po prawej. Po prawej, tak? Nie, tylko tamtą bramą jakby, to... Tą starą bramą jak się starą wchodzi. Starą bramą jakby wejść, to nie tu w prawo, tu od nogu, tylko w lewo, tu od nogu. I aha. Tak przy parkanie trzeci. Aha, aha. Od parkanu, tak. No. A mąż, znaczy, a pani tata, gdzie pochowany? Też w Annopolu. Też w Annopolu. I też tam gdzieś blisko męża, czy? Nie, tu na początku. Nie. Na początku. Jak się wchodzi po prawej. Po prawej, tak? Aha. To jest pochowany on i ten, co zginął. I plewa, tylko to ona plewa tak jakby tu. No ciekawe, czy oni gdzieś tam w jakiejś partyzantce byli, czy... Nie, bo zjechały słumę zabić Niemców. I przecież ani tam tych wozów nie spaliły, ani tam nie było pożaru, żeby spalić, tylko znikły i nie ma. Aha. Ale pamiętasz, jak mówiłaś kiedyś, że przychodziły jakieś do twojego taty, do mieszkania jakieś w nocy? Żeby się... Że kryć czy coś, że będzie... Nie pamiętasz? Ja nie pamiętam. No i co się spotkały to na Wymysłowie te dwie bandy, co strzelały? No to były jedne, były, jak się tam nazywały. I drugie znowu też to, takie partie były. Jedne była jakby Solidarność, a drugie były złodzieje. No. Aha, czyli to jeszcze w czasie wojny, tak? No już Niemców to nie było u nas. Już nie było? Nie. Aha, czyli tacy trochę partyzanci, tak? Partyzanci, złodzieje. Złodzieje z karabinami, tak? Czyli jedni byli dobrzy, a drudzy byli źli, czy jak to było? A dobrych to żadne nie były. Żadne nie były dobre. Ale coś przychodzili... Dokuczali, zabierali coś? Nie, tak to nie. Nie.
tu i tu jak strzelali się, to zginął ktoś? Zastrzelili kogoś? No jak o tego pod Siguruna Wymysłowie, co zastrzeliły, co przyjechały ojce później, co, i o, co jak go zastrzeliły, to naciągnęły mu ten mundur, o tak na głowę, już ci opowiadałaś. No tak, no. Co? Troszkę wyleciało z głowy. No, a nie myśli się o tamtym, bo inne nasuwają się myśli i problemy różne. To tamtym człowiek jak nie strzelają, to się nie boi. No tak, no tak. A bracia pani w partyzantce nie byli, nie walczyli? To mi tam nikt nie mówił o tym. A tak to nie pamiętam, żeby gdzieś tam się... Dziadek co zastrzeliły go, to coś to prawdopodobnie było z tym plebą, że ten kontyngent jak odwoziły niby do Szczecina. Że tam pod Sumo coś mieli jakoś, bo one już wiedziały wcześniej, że będzie ta akcja. I one chyba tam partyzantów tam chcieli dostarczyć. Aha. Bo tak to by ich może, aby samo Sumę wieźli, to by nie zabiły. Ale no, to kto było... wie, może był rozkaz taki, że wszystkich ludzi po prostu, którzy się tam znajdą. Tak, rozmaicie, no tak słychać, no, słyszałem. No. Że jeszcze coś dziadek mówił Stefanowi o bratu. Coś, jak to było? Coś mama opowiadała. No żeby nigdy się nie ruszał, że będzie akcja. No żeby, to skąd mógł wiedzieć już, że akcja będzie, a on jedzie do Szczecina. No tak, trochę lat pani przeżyła. No, jakby tak pani miała powiedzieć, co najlepsze było w tym życiu? A, tego coś nie pamiętam, jak się dzieckiem było. To było dobrze, była i tata, była mama, a tak to... Czyli przed wojną ten czas dobry był, dobrze pani wspomina? No, tak, dobrze. No zawsze to dzieciństwo się tak najlepiej wspomina. No, a co takie najważniejsze w tym życiu było? Tak jak teraz się spojrzy wstecz na te lata, to co najważniejsze? Żeby nie być głodnym. A był taki czas, że głód doskwierał? No pewnie. Kiedy tak było? Robót nie było. Nie było żadnych tam. I tak każdy żył, co mu tam na tym polu rosło. Razem chleb się piekło, rozrówki. No tak było można. Za okupacji trochę głód był? Czy? Za Niemca głód był? Ano był, bo roboty nie było, żadneśmy do roboty nie chodzili, żadne tyle, co w tym polu się zebrało, to tyle miało. No jeszcze trzeba było Niemcowi oddać, prawda? No. Jeszcze Niemcom trzeba było oddać. A za Niemca trzymaliście zwierzęta jakieś? Robina to była. Była, bo tam też te świnie trzeba, jak się miało chyba ze dwie, czy to trzeba było potem oddać jedną, czy nie. Zabić było nie wolno po cichu, bo jakby ktoś no właśnie. Powiedział, to by zjadły nas i te świnie. A byli we wsi tacy, co tak patrzyli i donosili Niemcom? Bo tam czasem to był taki, co liczył, kto ma świnie, prawda, i sprawdzał, czy ta świnia ciągle jest. No były takie, co to trzymało się te świnie, nie wolno było zabić, coś tam jakoś, nie wiem, także to, tak jak nie swoje świnie mieli, to co było tam upracowane przez ojców, to, no to z tego się żyło i z tego jeszcze kradły. No ale później, trochę radości z tego życia chyba było, prawda? Bo jak dzieci się rodziły i rosły i tak dalej. No to dzieci to zawsze jest uciecha. Ja tam problemów ze swoimi dziećmi nie miałam żadnych, żeby tam coś jakieś... No to dobrze.
To różnie, różnie u ludzi w życiu bywało, prawda? U mnie tak nie było. Dobrze się jedło. Mm-hmm. No, jak ojca zabrakło, to już było gorzej. A mąż ile lat żył? Ile ojciec miał lat? W 2003 roku umarł. 78 lat, 24. No to też kawał życia przeżył. Kawał życia przeżył. No. Jak na robotach przymusowych w Niemczech. Był, tak? Tak. O. Był, a potem, jak już wyzwolenie było, to w jakimś obozie jenieckim pilnował. W amerykańskim tym wojsku pilnował tych jeńców niemieckich. O, no ciekawa sprawa. Jakieś zdjęcia się nie zachowały z tego? Nie. Jakieś dokumenty z tego jego pobytu? Też nie, bo pisał do tego, do tej fundacji wtedy, co to było, to polsko-niemieckie pojednanie. Gdzieś mam takie papiery tam. Co on pisał, ten list, jak to tam było. Jakieś to odszkodowanie, coś tam, parę złotych tam, coś tam, z Niemiec. No to młodo go musieli zabrać. No jakoś młodo. 15-latka jakoś tak. Nie, w tym roku musiałem znaleźć te dokumenty. No, ochotnika poszedł ojciec chyba. Tak, u Bauera pracował, tak? Jak? Gdzieś w gospodarstwie pracował. Na ochotnika? Nie. To przeznaczony był robotnik Maorowi tam jakimś. Temu, co miał. A wiecie, gdzie był tam w Niemczech? Czy... Nie pamiętam się. Były te papiery jeszcze z tej rodziny, co tam był. To kiedyś ten Niemiec tu odpisywał. Syn tamtego, czy to jakoś to było. Ale gdzie te papiery? Gdzie? Ja musiałem poszukać. No to ciekawa historia. Ciekawa. Mąż opowiadał, jak tam u tego Niemca było? No, opowiadał, że no, robić trzeba było i jeść nie pragnęło się, bo nie był głodny nigdy, bo dbało o tych robotników. No to. I co tam robił? Pewnie tak w polu jakieś prace. No na pewno jak u Bauera wszystko i już. No czasem jak człowiek się znał na czymś, prawda? Czy tam umiał konie kuć, czy drugi coś tam robić, to takie rzeczy robił. No tak mówiła. No dziadek był stolarzem. Że stolarzem. No, stolarzem. No bo przejął od tego Feliksa, nie? Od dziadka, od stryja.